Właśnie kończysz podstawówkę. Ogarnia cię przerażenie przed wyborem nowej szkoły. Masz mętlik w głowie. Czas leci nieubłaganie. Musisz wybrać. Nie jesteś zdecydowany. Pozwól, że ci pomogę i przedstawię ci naszą szkołę. Energetyk. No dobra, teraz porozmawiamy sobie o tym, jakie mamy kierunki kształcenia w naszej szkole. Z techników jest technik automatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik reklamy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ze szkoły branżowej jest elektryk. No dobrze, pewnie te nazwy nie mówią ci za dużo, więc trochę rozwijmy. Jeśli jesteś początkującym konstruktorem, fascynuje cię świat robotów, świat nowych technologii, zastanawiasz się nad zasadą działania mechanizmów automatyki, to właśnie kierunek dla ciebie. Pozwoli on zagłębić się w tajniki ożywienia rzeczy martwych, programowania ich do wykonywania pracy, którą im zlecisz. Jeśli natomiast fascynuje cię, w jaki sposób płynie prąd elektryczny i wszystko z nim związane, jak ujarzmić prąd płynący w gniazdku, jak go tam umieścić, aby korzystanie z niego było bezpieczne, jak zaplanować, wykonać schematy szeroko pojętej instalacji elektrycznej, jak zaprząc elektrony do pracy, tak, to właśnie powinieneś wybrać kierunek technik elektryk. Kierunek elektronik to już świat mikroelementów działających na niewielki prąd. Sztuka łączenia kondensatorów, tranzystorów, rezystorów w montażu powierzchniowym. Przecież dzięki tym małym, dzielnym elementom mamy urządzenia elektroniczne, smartfony, komputery, sprzęty RTV, AGD i wszystko wkoło, co nas otacza. To świat elektroniki. Jak ogarnąć tak szeroki wachlarz mikroelementów? Ten kierunek właśnie ci to wyjaśni. Interesuje cię wydruk, obróbka zdjęć, przetwarzanie cyfrowe? Jak na tym zarobić? Ten kierunek z pewnością zainteresuje cię. Jeśli masz chęć tworzenia, odrobinę weny twórczej pozwoli ci rozwinąć się w kierunku obsługi programów do przetwarzania fotografii, tworzenia cyfrowych materiałów promocyjnych dla firm, obsług wielkich drukarek do wydruków wielkoformatowych. Jeśli natomiast interesują cię komputery, konfiguracja sprzętu, urządzeń peryferyjnych, jesteś uznawany w gronie kolegów za speca od kompów, ten kierunek pozwoli rozwinąć ci skrzydła z zakresu montażu, eksploatacji komputerów, systemów operacyjnych, tworzenia baz danych, serwerów, stron internetowych, programowania oraz łączenia komputerów w plątaninę kabli sieciowych czy fal radiowych Wi-Fi. Jednym słowem, będziesz kompletnym informatykiem. Jesteś kreatywny i masz artystyczną duszę? Potrafisz zobrazować swoją wizję, ale nie wiesz, jaką wybrać kompozycję i strategię, aby być zauważonym? Na tym kierunku poznasz tajniki reklamy, zasady działania i projektowania w tej branży, typy klientów i sposoby rozmowy z nimi. Poznasz świat wszechobecnej reklamy. Interesują cię nowe technologie? Lubisz szukać rozwiązań na oszczędzanie energii? Jesteś młodym, ciekawym życia konstruktorem? Na kierunku wiatraków dowiesz się, jak okiełznać siły natury do wydobycia z nich energii. Zrozumiesz wiele fascynujących tajników otaczającej nas natury, urządzeń systemów energii odnawialnej. Ten kierunek odsłoni ci wszelkie rozwiązania nowych technologii przetwarzania energii. W trakcie nauki masz możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych i staży zarówno w naszych rodzimych zakładach pracy, jak i za granicą. Jak wiesz, oprócz przedmiotów z poszczególnych kierunków zawodowych są jeszcze przedmioty ogólnokształcące, które również pozwolą ukształtować cię i rozwijać ukryte pasje. W naszej szkole dużo się dzieje. Mamy własną gazetkę Głos Energola, grupę teatralną, grupę filmową czy zespół muzyczny Energetyk, jak również prężnie działający samorząd uczniowski. Jestem pewien, że po naszej szkole będziesz w stanie podjąć interesującą cię pracę bądź dalej rozwijać zainteresowania, bowiem po zdaniu matury masz otwarte drzwi na wszystkie kierunki studiów w Polsce i za granicą. Aha, i jeszcze jedno.
Szkoła znajduje się w ścisłym centrum Wałbrzycha, bardzo blisko nowej stacji przesiadkowej Wałbrzych Centrum i Placu Grunwaldzkiego. To by było na tyle. Mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłem. I mam też taką nadzieję, że zobaczymy się na korytarzu. Jeżeli chcesz więcej informacji na temat naszej szkoły, to zapraszam na naszą stronę internetową www.energetyk.wałbrzych.pl.